We włocławskim szpitalu od 18 stycznia trwa kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia. Jej wyniki są zaskakujące. Mimo iż z dokumentacji medycznej wynika, iż pacjentka, matka tych dwojga nienarodzonych bliźniąt była poddawana badaniom USG tej nocy, 16 na 17, to nie można odnaleźć w pamięci urządzeń, tych, o których mowa, więc aparatów USG, wyników. W jednym przypadku ta luka to jest około 3 dni, w drugim przypadku jest krótsza, około 20 godzin. Natomiast w każdym tej nocy nie ma. Ta noc jest pusta i żadnych wyników badań z tych kilku godzin nie ma. Zadziwieni kontrolerzy postanowili działać. Było to na tyle niepokojące, ta informacja, którą powiedzieliśmy, że zdecydowaliśmy, zresztą było to naszym elementarnym obowiązkiem, zawiadomienie prokuratury prowadzącej dochodzenie w tej sprawie o możliwości bezpodstawnego usunięcia zapisu. I teraz prokuratura będzie musiała odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się stało, jak to się stało, czy stało się tak za sprawą człowieka, czy też być może, nie można żadnej ewentualności wykluczyć awarii urządzenia. A co na to dyrektor szpitala? Czy na temat tej sytuacji się nie będę wypowiadał z prostej przyczyny, iż całą dokumentację zabezpieczyła prokuratura. Postępowanie, czy wydrukować wynik USG, o tym decyduje lekarz wykonujący to badanie. A czy ma pan informację, czy był taki wynik właśnie z tego USG? Nie mam takiej informacji. Wszystkie aparaty USG, które działają w szpitalu, jest ich 13, przypomnę, mają ważne paszporty techniczne, czyli są dopuszczone do tego, aby wykonywać badania, do których zostały przeznaczone. Prokuratura Okręgowa we Włocławku na jutro zwołała specjalny briefing w tej sprawie. Monika Grzanka, Telewizja Kujawy.